W najnowszym zwiastunie Niemczego Zjednoczeni widzimy prawdopodobnie jakieś zderzenie się kilku krajów, co będzie najpewniej głównym wątkiem fabularnym całego sezonu. I dzisiaj chciałbym opowiedzieć Wam, jak według mnie to będzie wyglądało i jakie krainy przypuszczalnie możemy zobaczyć. Ale na początku krótkie ogłoszenie. Pierwsze odcinki wyjdą prawdopodobnie dopiero w maju, więc ten czas można bardzo dobrze zapełnić sobie książką Lego Ninjago Mocenii, która oprócz figurki i małego Mecha oferuje nam także mnóstwo zadań i łamigłówek oraz komiksów i opowiadań prosto z miasta Ninjago. Lub jeśli wolicie coś innego, to wyszły też nowe książki z Jurassic World i z Harry'ego Pottera. Szukajcie w MPiku. Zanim zaczniemy, to chcę jeszcze bardzo podziękować wszystkim wspierającym i przypomnieć o subskrypcji, jeśli odcinek Wam się spodoba. 30-sekundowym teaserze, który Lego wypuściło przedwczoraj do internetu, przewija się motyw kilku różnych wymiarów i bardzo mi się to podoba, bo jest to temat troszeczkę zaniedbany, a naprawdę drzemie w nim duży potencjał na rozwój akcji, na nowych bohaterów, po prostu na fabułę. Jak wiemy, w świecie Ninjago mamy aż 16 krain, które są jakby oddzielnymi światami działającymi na wiecie, własnych zasadach. Dlatego na mojej twarzy pojawia się teraz bardzo duży uśmiech, widząc, że twórcy postanowili wykorzystać to jako prawdopodobnie główny wątek całego sezonu. W tym zwiastunie nie wygląda to tak, przynajmniej według mnie, jakby doszło do zderzenia się wszystkich 16 krain ze sobą, przez co te światy zaczynają się ze sobą łączyć. Ludzie z miasta Ninjago są wchłaniani przez inne wymiary, a rzeczy z tych innych wymiarów trafiają do Ninjago. Może coś jak w świecie Wiedźmina, albo w Sonic Prime, czy też w multiversum Marvela. Jeszcze nie wiemy jak do końca będzie to wyglądało, ale no, nie jest to jakaś nowa koncepcja. Takie tematy przewijały się już w popkulturze nieraz, ale jestem ciekaw jak to będzie wyglądało w wydaniu klocków Lego z naszymi ninja w rolach głównych. W każdym razie, niezależnie od tego, jak twórcy to zrealizują, jak podejdą do tego tematu, to na pewno zobaczymy kilka innych krain poza Ninjago. Potwierdził to sam twórca Doc Wyatt na swoim Twitterze, wstawiając taką zagadkę, którą już od dawna Tomi Andresen, teraz już przeszły twórca, miał zwyczaj wstawiać na 1 kwietnia. Wpis Doka brzmi następująco: Dwie prawdy, jedno kłamstwo o Ninjago 2023. 1. W Królestwie Chmur pojawi się nowy Mistrz Żywiołów. 2. Mroczna kraina będzie bronić się przed niebezpiecznymi smokami. 3. Kraina umarłych uwolni duchy starożytnych stworzeń, zapomnianych przez historię. No i teraz musimy sami odgadnąć, która z tych rzeczy jest fałszywa, ale niezależnie od tego, na którą padnie, no to wszystkie odpowiedzi mają jakiś związek z krainami, więc na pewno zobaczymy je w nowym sezonie Ninjago. Szczerze ja powiedziałbym chyba, że pierwsze zdanie jest fałszywe, bo o ile jestem w stanie uwierzyć w to, że królestwo Chmury powróci, to nie za bardzo daje wiarę, że pojawi się jakiś nowy mistrz żywiołów. Moce są już mocno wyeksploatowane, twórcy rozwinęli ten temat, wydaje mi się, że na chwilę obecną wystarczająco, dlatego podejrzewam, że raczej nowego mistrza żywiołów nie zobaczymy. Dajcie znać w komentarzach zresztą co Wy o tym sądzicie, które zdanie według Was to fałsz. W takim razie, skoro nie mamy już wątpliwości, że nowy sezon Ninjago będzie kręcił się wokół 16 krain, to zastanówmy się, jakie krainy możemy tam zobaczyć. Cóż, według mnie na pewno pojawi się Kraina Umarłych. To ta, o której usłyszeliśmy w odcinku specjalnym Święto Umarłych. Trafiają do niej wszyscy zmarli, którzy nie zostali przeklęci, czyli nie trafili do przeklętej krainy. Do tego istnieje też jakieś prawdopodobieństwo, że zobaczymy Królestwo Chmur i Mroczną Krainę. No ale co poza tym? No, wróćmy na chwilę do teasera, bo tam widzieliśmy aż cztery różne krainy. Pierwsza z jakimś ogromnym smokiem, i jeśli dobrze wytypowałem te zdania od twórcy, Ninjago, to być może jest to właśnie mroczna kraina broniąca się przed smokami. Ewentualnie może być to także kraina oni i smoków, kto wie. Druga kraina, taka żółta, no nie mam pojęcia. Wydaje mi się, że jest to jakieś miasto na pustyni albo coś w tym stylu. W sumie, jak odwrócimy to do góry nogami, to ta wieża, ta iglica, przypomina mi te budowle z koncept arta, który wyciekł jakiś czas temu. Kto wie, może to ta sama kraina? Jeśli tak, to prawdopodobnie jest to zupełnie nowy wymiar, o którym wcześniej nawet nie słyszeliśmy. Lećmy dalej, bo tutaj mamy, no według mnie, zdecydowanie krainę umarłych. Mamy kolory po prostu żywcem wyjęte z święta umarłych, więc to musi być to. I na samym końcu jakaś piramida. Nie wiem, dla mnie to wygląda jak jakaś starożytna budowla Majów lub Azteków, więc to też musi być nowa kraina. I tak na koniec wspomnę, że chciałbym zobaczyć Cimę. Po tym, jak pojawiła się w piątym sezonie, była traktowana raczej jako żart, ale później sam Tommy Andresen wspominał, że jest ona jedną z 16 krain, że to nie żart. No i wiecie, chwilę później pojawiła się kolejny raz w sezonie 11, tak więc liczę na to, że teraz zobaczymy ją znowu, choćby na krótką chwilę. I to już wszystko na dziś. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o tych krainach i jakie według Was wymiary mogą pojawić się w pierwszym sezonie Nienżako Zjednoczeni. Jeśli odcinek Wam się spodobał, to nie zapomnijcie o subskrypcji i łapce w górę. A ja zachęcam Was także do odwiedzania mojego Instagrama, Facebooka i TikToka. Trzymajcie się. Do zobaczenia.